Witamy Państwa z Parlamentu Europejskiego w Brukseli, a są z Wami dr Bogdan Rzońca, poseł do Parlamentu Europejskiego, koordynator EKR w Komisji Budżetowej. Dzień dobry, szczęść Boże. I Dawid Nachajowski. Trwają negocjacje dotyczące układu budżetu na rok 2025. Tak się składa, Szanowni Państwo, że Parlament Europejski przyjmuje roczne budżety. Tym razem pochylił się nad sprawą przyszłego roku. Chodzi o różnego rodzaju finansowanie. Nie dogadaliście się, mając na uwadze salę plenarną i głosowanie w Strasburgu. Co ciekawe, pomimo tego, że dokument nie przeszedł, przyszła poprawka dotycząca siedzib Parlamentu Europejskiego. Wiemy, ile to kosztuje utrzymanie Strasburga, Brukseli, pomijając już ten mały Luksemburg z administracją. Czy jest szansa na owocny kompromis dla Polski przyszły rok? To zobaczymy jeszcze. Nie wszystko wiemy. W tej chwili wiemy tylko tyle, że dużo dobrych poprawek zgłoszonych dotyczących rolnictwa, młodych rolników, bezpieczeństwa na granicach, ale także poprawek dotyczących na przykład wzmocnienia bezpieczeństwa na granicach. To wszystko zostało zaakceptowane i między innymi dlatego Lewica i liberałowie nie poparli rezolucji na temat budżetu na rok 2025, ponieważ w tym budżecie po raz pierwszy znalazły się zapisy, że można finansować wzmocnienia na granicach, czyli pewnego rodzaju techniczne budowle na granicach Unii Europejskiej, pomagające zabezpieczyć Unię Europejską przed niebezpieczeństwami takimi jak nieformalni uchodźcy. Poprawka przeszła, ale nastąpiło rozbicie między mainstreamem w Parlamencie Europejskim. No i teraz jest dyskusja na ten temat, czy dogadają się ze sobą Rada Europejska, Komisja Europejska i Parlament Europejski w sprawie całościowego budżetu na rok 2025. Przypomnę, że mamy do podziału między 27 krajów blisko 200 miliardów euro na jeden rok. No, dużo i mało, można powiedzieć. Wygląda na to, że Polska z tego budżetu otrzyma w przyszłym roku około 15 miliardów euro, a wpłacimy do budżetu Unii około 8 miliardów euro. No, to wszystko zależy od koniunktury gospodarczej, ale te negocjacje, powiedzmy sobie też szczerze, ten teatr będzie trwał przez listopad, no i zobaczymy, jak to się zakończy. Jeśli nie będzie porozumienia, ponieważ Komisja Europejska proponuje cięcie pewnych wydatków, no a Rada Europejska ma swoje zdanie z kolei. Niemniej jednak pewne różnice w podejściu do kwestii bezpieczeństwa są na korzyść społeczeństwa europejskiego, na korzyść rolników, na korzyść generalnie takich wydatków, które są bardziej zracjonalizowane pod względem potrzeb mieszkańców Unii Europejskiej. Ale jaki będzie finał, zobaczymy. Dlaczego Parlament Europejski głosuje nad poprawką dotyczącą siedzib Parlamentu Europejskiego? Przypomnijmy, że są trzy. W Strasburgu jest to główna siedziba, tam są sesje plenarne, mini sesje odbywają się w Brukseli, a administracja urzęduje w Luksemburgu. Można tam pojechać na przykład 9 maja na Dzień Europy. Wiemy, że nawet jeżeli przegłosowalibyście cały raport na rok 2025, biorąc pod uwagę budżet roczny, z tą poprawką włącznie, to nie ma to mocy prawnej, dlatego że w traktatach z Francją jest zapisane o 12 spotkaniach w ciągu roku i Francuzi sobie, kolokwialnie rzecz ujmując, załatwili to, abyście tam jechali. COVID pokrzyżował, że nie udało się zrealizować tego postanowienia w traktatach. To jest trochę taka zabawa. Rzeczywiście jest te trzy siedziby Parlamentu Europejskiego. One bardzo, bardzo dużo kosztują. Coraz częściej pojawiają się głosy, żeby uczynić jedną siedzibę. No i co do tego jest pewnego rodzaju konsensus. Ale jak już pytamy się, gdzie ta siedziba ma być, czy na przykład w Strasburgu, czy w Brukseli, to tu już jest rozjazd i nie można uzgodnić stanowisk. Więc jest to pewnego rodzaju zabawa, ale też nagłaśnianie tej sprawy jest bardzo istotne, ponieważ my akurat jako konserwatyści uważamy, że powinna być jedna siedziba, że te wydatki powinny być zracjonalizowane, że jest dużo, dużo ważniejszych spraw niż przenoszenie urzędników na tydzień do Strasburga po to, żeby robić to samo, co można robić w Brukseli. To się nam nie podoba, no ale tak jest w traktatach, jak pan mówi. Wobec tego nie sądzę, żeby ten problem został pozytywnie rozwiązany. Na razie jest tylko wniosek, żeby była jedna siedziba, ale która, to jeszcze nie wiadomo. 114 milionów euro rocznie, tyle miało kosztować rozproszenie siedzib Parlamentu Europejskiego. To są dane wiele lat temu opublikowane przez Europejski Trybunał Obrachunkowy, dodając do tego jeszcze emisję od 11 do 19 tysięcy ton emisji CO2. Tutaj jak się takie statystyki podane wiele lat temu przedstawia w Parlamencie Europejskim, to biorąc pod uwagę założenia Zielonego Ładu i walka Unii Europejskiej o to, aby być liderem, no jest swojego rodzaju niezrozumienie i być może przez to też jakaś presja
siła nacisku, aby była jedna siedziba. Przypomnijmy, że to nie jest temat nowy. Brytyjczycy, jak byli z konserwatystami, no to też była rezolucja single seat. Nic to nie dało. I tak chyba będzie dalej. Będziemy o tym gadać, ale nie będzie, że tak powiem, finału pozytywnego. No chyba, że przyszły parlament albo ten parlament znajdzie taką większość, która jednoznacznie zadecyduje, że jest to po prostu czyste marnotrawstwo. Te 19 tysięcy ton dwutlenku węgla pokazane przez Europejski Trybunał Rachunkowy bardzo wiele mówi o podejściu do kwestii klimatycznych. Już nie wspomnę o tym, że oczywiście sam przejazd tych wszystkich urzędników i to jest 78% wszystkich delegacji, które Parlament Europejski wypisuje, można powiedzieć, swoim pracownikom w ciągu roku. Więc to przenoszenie jest po prostu wielką operacją, kosztowną operacją, no ale nie widać końca tej dyskusji. Nie sądzę, żeby szybko ona została rozwiązana. Tak, delegacje, statystyki się zmieniają, niektórzy jadą, niektórzy nie, ale Strasburg istnieje, Bruksela i Luksemburg, trzy siedziby. Jak pan ocenia rolę komisarzy w Unii Europejskiej, bo trwają przesłuchania, biorąc pod uwagę również sprawę budżetu wieloletnich ram finansowych, potrzeba decyzji, ale w postaci zwykłej większości, aby Parlament Europejski zaakceptował nowy skład Komisji Europejskiej. Mówi się, że najważniejszą osobą w Komisji jest przewodnicząca. Tutaj też są określone sprawy, jeżeli na przykład przewodnicząca zażąda dymisji danego komisarza, w jaki sposób on ma się zachować, jakie decyzje są przyjmowane na kolegium komisarzy i co de facto może komisarz, a czego nie może. Przed nami polska prezydencja w Radzie Unii Europejskiej, jak również kolejna siedmiolatka, pan jest koordynatorem budżetu EKR. Generalnie trwa proces wyłaniania Komisji Europejskiej. Już wiadomo, że szefową jest pani von der Leyen, czyli mamy powtórkę z poprzedniej kadencji. Zmienią się komisarze, każdy kraj desygnuje swojego. No i zobaczymy, jak będzie wyglądało to głosowanie 28 listopada, kiedy będziemy podejmować decyzję o zaakceptowaniu całości Komisji Europejskiej. Czy będą tu jakieś niespodzianki? Nie wiem. Na razie przesłuchania idą gładko, można powiedzieć. Są drobne, że tak powiem, różnice, ale one są natychmiast wyrównywane przez różnego rodzaju no, koalicyjne rozmowy pomiędzy największymi grupami politycznymi. Ale rzecz w tym, że jakakolwiek by nie była ta nowa Komisja Europejska, to będą stare problemy. I tym się najbardziej my z prawicy europejskiej martwimy, dlatego że Unia Europejska startuje do nowej kadencji Komisji Europejskiej z potwornym długiem. Europejski Trybunał Obrachunkowy miesiąc temu pokazał, że Unia Europejska jest zadłużona na 543 miliardy euro. Tak nigdy w historii nie było. Oczywiście to zadłużenie bierze się z tej pożyczki na plany odbudowy, i to zadłużenie no, w pewnym sensie miało swoje uzasadnienie wtedy, kiedy równo traktowano wszystkie kraje i dzielono pieniądze po pandemii, ale tak się też złożyło, że Polska z dużym opóźnieniem te pieniądze otrzymuje, Węgry podobnie. Widzimy też, i to pokazuje też Europejski Trybunał Obrachunkowy, że wzrasta ilość pieniędzy źle wydatkowanych przez poszczególne kraje, niezgodnie z planami odbudowy. To jest podwójny wzrost. No i jeszcze do tego bardzo wzrosły odsetki od kredytu zaciągniętego na te plany odbudowy. Europejski Trybunał Obrachunkowy pokazuje, że jest to między 17 a 27 miliardów euro. To są dodatkowe koszty powzięcia tego długu na te plany odbudowy. I uważam więc, że banki całkiem dobrze skorzystały na tej pożyczce. Pieniądze poprzez inflację, która miała miejsce i w czasie pandemii, i po pandemii, ze względu na wojnę, straciły dużo na wartości. No a banki po prostu mają się całkiem nieźle, całkiem dobrze prosperują. Więc z tej całej operacji naprawdę najbardziej zadowolone są banki. Mówi się o tym, że te pieniądze, które zostały przeznaczone, uwaga, w pierwszej kolejności do Hiszpanii i do Włoch, tam rządzili wtedy, kiedy te pieniądze były przekazywane socjaliści, więc widać też, że to nierówne traktowanie, że widać też, że te kraje socjalistyczne po prostu otrzymały taki support, takie wsparcie od politycznych kolegów z Unii Europejskiej. To było bardzo niesprawiedliwe i będziemy się o to pytać, dlaczego tak się stało. Po drodze wiele krajów zmieniło swoje plany odbudowy, zmieniło swoje priorytety, ponieważ życie
zmusza do takich zmian, więc będziemy to wszystko analizować, ale ta nowa Komisja Europejska ma ogromny problem. Unia Europejska przestała być konkurencyjna względem Chin i Stanów Zjednoczonych. Z Unii Europejskiej uciekają firmy, przenoszą swoją działalność właśnie do Chin, właśnie do Stanów Zjednoczonych. Widzimy ogromne problemy na przykład w obszarze przemysłu motoryzacyjnego. Widzimy i wiemy to już na pewno, że żeby rozwijać tak zwane odnawialne źródła energii, cała Unia Europejska kupuje 97% paneli fotowoltaicznych w Chinach, czyli dofinansowuje komunizm, można powiedzieć, chiński. Wcześniej cała gospodarka europejska oparta była o węglowodory rosyjskie, czyli o ropę, o gaz, o węgiel rosyjski. Po sankcjach nagle dofinansowujemy Chiny. Unia Europejska nie ma metali rzadkich, więc jest duży problem z produkcją półprzewodników, czy tych, powiedzmy części do komputerów czy do samochodów elektrycznych, do baterii elektrycznych, więc w tej chwili trzeba wszystko robić naraz. No i Unia jeszcze wymyśliła, i to powiedział doradca pani von der Leyen, że Unia musi brać rocznie 800 tysięcy euro pożyczki, żeby sprostać konkurencji chińskiej i amerykańskiej. Uważam, że na to zgody nie będzie, że wszyscy się zastanowią, do ileż może Unia Europejska pożyczać, no i bo któregoś dnia trzeba będzie ten dług cały spłacać. I to jest bardzo, bardzo groźne. Ciekawa rzecz to struktura pracy unijnych instytucji, bo rozmawiamy o funkcjonowaniu Unii Europejskiej we współczesnym świecie. Komisja Europejska to bardzo ważny organ. Z tej właśnie instytucji płyną wnioski do Parlamentu Europejskiego. Potem wy jako posłowie do Parlamentu Europejskiego pochylacie się nad tymi wnioskami, zgłaszacie swoje poprawki i wspólnie z Radą Unii Europejskiej, nie myląc z Radą Europejską, bo Rada Unii to spotkania na szczeblu ministerialnym, a nie prezydenckim lub premierowskim, przyjmujecie akty w zależności od tego, jakiej to jest rangi akt, ale bardzo popularną zasadą to zasada współdecyzji wspólnie z Radą Unii Europejskiej. Wspomniał pan Stany Zjednoczone, bardzo ważna sprawa. Wybory w Stanach Zjednoczonych, zwycięzca Donald Trump. Jakie relacje Unia Europejska będzie miała ze Stanami Zjednoczonymi w przyszłości? Takie pytania w kuluarach Parlamentu Europejskiego można usłyszeć. Kaja Kallas, była premier Estonii, była przesłuchiwana w tym tygodniu. Wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa to jest bardzo ważna sprawa. Ona chce być wiceprzewodniczącą komisji, wysoką przedstawiciel jednocześnie po wyborach w Stanach Zjednoczonych. Co panu się nasunęło? Jak teraz unijni liderzy podejdą do zwycięzcy? No, zawsze lepsza jest współpraca niż konflikt. Niestety ta lewicowo-liberalna część Unii Europejskiej próbowała ośmieszyć Donalda Trumpa, próbowała zdezawuować jego dokonania z poprzedniej kadencji. Tymczasem Amerykanie po prostu wybrali z powrotem Donalda Trumpa i to bardzo wyraźnie, sprzeciwiając się tej propagandzie kandydatki demokratów, która po prostu postawiła na śmierć, bo tak trzeba powiedzieć, przemysł, można powiedzieć, aborcyjny finansował Kamala Harris, a Donald Trump mówił o gospodarce, o bezpieczeństwie i to się spodobało po prostu Amerykanom. I tak samo musi być w Unii Europejskiej. Jestem za porozumieniem między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi. Wszyscy liderzy, mądrzy ludzie, eksperci w Unii Europejskiej wiedzą, że nie będzie bezpiecznej Europy bez Stanów Zjednoczonych. Obecnie najnowocześniejsze technologie wojskowe, obronne mają Stany Zjednoczone i Korea Południowa i musimy z nimi kooperować, żebyśmy po prostu utrzymali to bezpieczeństwo europejskie. Putin wciąż jest nieobliczalny. Reżim chiński jest bardzo mocny. I też ten reżim chiński jest zasilany finansowo, jak już mówiłem, z pieniędzy Unii Europejskiej. Wobec tego pozostaje nam budowanie silnego NATO jako tej organizacji, która będzie bronić bezpieczeństwa krajów Unii Europejskiej. Donald Trump ma rację, że poszczególne kraje w Unii Europejskiej i członkowie NATO powinny więcej środków przeznaczać na bezpieczeństwo. Polska to już robi. Nakłady na zbrojenia w Polsce wzrosły do 4% PKB. Jesteśmy absolutnie liderem tutaj w tym wypadku w NATO. To zostało na świecie zauważone. Inne kraje muszą iść tą drogą, bo jak słyszymy w tej chwili, że w Niemczech chcą przeznaczyć 2% PKB, to już nawet sami Niemcy mówią, że to jest za mało i że armia niemiecka jest uśpiona. Wobec tego musimy współpracować ze Stanami Zjednoczonymi i zakładam, że prezydent Polski Andrzej Duda podtrzyma te świetne relacje, które już ma z Donaldem Trumpem. Jego następca również.
tym się martwmy, gospodarką i bezpieczeństwem. Wszystko inne jest pochodną. Jeśli nie będzie bezpiecznie, jeśli będzie wojna, jeśli Putin będzie silny, jeśli Chiny będą silne militarnie i gospodarczo, my w Europie będziemy po prostu w dużym niebezpieczeństwie. Jeśli Pana ocenie nie będziemy trochę osamotnieni jako Unia Europejska, mając na uwadze politykę klimatyczno-energetyczną i biorąc pod uwagę potencjalne przyszłe postawy właśnie Stanów Zjednoczonych, Chin, Indii, bo tutaj też jakiś czas temu już padło przesłanie ze strony liderów tak zwanej brukselskiej klasy politycznej, że mamy dać przykład, prawda, światu. No tak, tylko że Donald Trump już powiedział, że prawdopodobnie wycofa się z porozumienia paryskiego, a my tu słyszymy ciągle, także na przesłuchaniach kandydatów na komisarzy, że ciągle najważniejszy dla Unii Europejskiej jest Zielony Ład. Ten bardzo kosztowny Zielony Ład, który prowadzi do drożyzny energetycznej. Dzisiaj mamy w Europie najdroższą energię i dlatego między innymi firmy z Unii Europejskiej uciekają tam, gdzie jest taniej. Wcale się nie dziwię. Biznes myśli racjonalnie i tak zawsze będzie myślał. Wobec tego potrzebujemy po prostu zelżenia tej polityki klimatycznej. Też uważam, że nadchodzi duży konflikt między Unią Europejską z kolei, a rolnikami europejskimi, dlatego że zbliża się podpisanie umowy między Unią Europejską a Mercosurem, czyli tą organizacją krajów południowej Ameryki, które to kraje mają przysyłać do Unii Europejskiej żywność. Przeciwko temu będą zapewne protestować rolnicy francuscy. Zdaje się, że za miesiąc, może jeszcze w grudniu, otrzymamy dane, na czym ta umowa z rolnikami z Brazylii i Argentyny ma polegać, ale osobiście uważam, że zaniechanie bezpieczeństwa, powiedzmy, żywnościowego Unii Europejskiej to będzie kolejny błąd tej ekipy. Pan jako polityk europejskich konserwatystów i reformatorów frakcji, gdzie nie zawsze przecież głosujecie tak samo na sali plenarnej, po to są polskie listy do głosowania, ale biorąc pod uwagę to, co mówiło się tutaj w kampanii wyborczej, że jest szansa, aby ten parlament był bardziej konserwatywny, jest szansa na to, aby zastąpić nawet socjalistów. Inni ripostowali od razu pobożne życzenie. Układ sił Parlamentu Europejskiego more or less the same, ktoś od razu powiedział po wyborach, i Zielony Ład, tak jak jeden z polityków właśnie konserwatywnych powiedział, należy wyrzucić do kosza. To stało się fikcją de facto, dlatego że projekt istnieje i będzie kontynuowany. Tak jak pan mówi, że jest gospodarka, są problemy ekonomiczne, są projekty niedokończone i układ sił jest jaki jest, więc dlaczego pana ocenie tak się stało, że pomimo tylu protestów, głosów krytyki, są projekty stare, ale jednocześnie nowe, ewentualne jakieś modyfikacje wejdą pewnie w grę, ale będzie to kontynuowane i nie stało się tak, jak prognozowali konserwatyści w pewnych sprawach? No tak, jest lepiej niż było. Ten parlament jest inny, odmłodzony. Ten parlament nie będzie może już tak zideologizowany, ale jeszcze ci starzy liderzy pozostali i oni po prostu kurczowo trzymają się tej władzy i nie chcą dopuścić świeżych środowisk do rządzenia. Temu się akurat nie dziwię, natomiast raczej zawsze, jeśli mam pretensje w tej materii, to do siebie albo do prawej strony sceny politycznej, że za słabo się zorganizowała. My te błędy powinniśmy, że tak powiem, no, przeanalizować. Wielu ludzi z prawej strony sceny politycznej w Europie nie chodzi do wyborów. Powolna agonia wartości chrześcijańskich powoduje pewne dramaty w obszarze na przykład demograficznym. W pana ocenie politycy europejscy popełniają błąd ci, którzy sprawy obyczajowe wynoszą tutaj w Parlamencie Europejskim i pną do tego, aby debaty o sprawach obyczajowych były przeprowadzane w takiej instytucji jak Europarlament w Brukseli lub Strasburgu? Pana zdaniem powinno być tak, że to należy do kompetencji państw członkowskich, koniec, kropka, i Unia nie powinna wydawać na to pieniędzy w postaci organizacji takich debat politycznych. Rzeczywiście, za dużo czasu po prostu poświęcamy tematom zastępczym. My w Unii Europejskiej, prawda, no, zajmujemy się Senegalem, Mozambikiem. Oczywiście dobrze, że tam pomagamy na przykład w budowaniu praw kobiet. Jestem także za tym, ale z drugiej strony nie możemy po prostu zaniechać debaty ekonomicznej, gospodarczej, związanej z bezpieczeństwem. No, jeśli dzisiaj ktoś mówi, że trzeba zbudować armię Unii Europejskiej, to ja się pytam, gdzie są pieniądze? No nie ma takich pieniędzy. Więc to są takie opowiastki, że coś jeszcze trzeba zrobić, tylko nie ma chętnych do zapłacenia za to. Dziękuję za te odpowiedzi. Dr Bogdan Rzońca, poseł do Parlamentu Europejskiego.